Państwo, nie mam drugiej książki, ale by się przydało jeszcze Państwu taki jeden konkursik zrobić. Kto powie przynajmniej dwa zdania na temat patrona tej ulicy. Co to za ulica? Smolki. Ja też nie wiem, mieszkam, a nie wiem. Kto to był? Uf. Pan? Franciszek. Ja wiem. Franciszek Smolka, nie Smolki. Ja wiem, ale... Smolka. Pani oczywiście nie wolno mówić, musi zamilknąć, choć jesteś na tej... Przyjechała specjalnie. Specjalnie przyjechała, bo jest na swojej dzielni, jak to powiedziała też dzisiaj pani Jola Gancarz. Tak, jestem na swojej dzielni. Państwa, śmielutko, może Michał na przyszłą wycieczkę. Słucham? Lekarz. To był Stanibuła, a nie Smolka. Generał? Też nie generał. I obydwa Franki. I obydwa Franciszki. Brawo, tak. Oczywiście. Państwa, bo za zimno, żeby Państwa trzymać dalej w niepewności. Państwa, Franciszek Smolka, urodzony w 1810 roku, syn Austriaka i Węgierki. Polak jak nic. Szmylkę! Jego ojciec nazywał się Otto Szmylkę. Był austriackim oficerem. No i nasz Franek się troszeczkę spolonizował. Z jego Franca zrobił się Franciszek. Działał głównie w Galicji, był prawnikiem. Człowiekiem, który walczył o polskość. Walczył w ten sposób, że głównie konspirował. Organizował konspiracje we Lwowie, w Galicji. I nawet w 1845 roku za swoją działalność został skazany na karę śmierci i przez 2 lata siedział w celi śmierci. Tak. Darowano mu winy dzięki wstawiennictwu burmistrza ówczesnego Lwowa. Franciszek Smolka wyszedł na wolność, dalej knuł, spiskował, ale już bardziej delikatnie, tak żeby do tej celi znowu nie trafić. Uważał się oczywiście za Polaka. On był też... mamy kogoś wśród Państwa, kto może był w takim pięknym polskim mieście, trochę za granicą, bo jest teraz na terenie Ukraińskiej Republiki. Lwów. Kto może był we Lwowie? Tak? Państwa, ten pan, kto podnosi rękę, to był rowerem we Lwowie. Prawda? Tak, był rowerem we Lwowie. Taką sobie zrobił dwudniową przejażdżkę i dojechał do Lwowa. Czy może był pan na przy kopcu... no i teraz zapomniałem. Unii Lubelskiej. Był pan. Właśnie twórcą tego kopca był Franciszek Smolka. Wysoki jest ten kopiec? Trochę gdzieś się serpentują. Podobno z tego kopca Unii Lubelskiej jest najpiękniejszy widok na cały Lwów, szczególnie przy wschodzie słońca. Czyli Franciszek Smolka, prawnik, działacz, liberał, spiskowiec, zmarł spokojnie w 1899 roku we Lwowie, tam też jest na cmentarzu Łyczakowskim pochowany. No i dlaczego akurat ten pan, co miał wspólnego z Iławą, co miał wspólnego z Warmią, Mazurami, nie za bardzo wiemy, no ale pewno szukano jakiegoś bardzo zasłużonego dla Polski. No i dla tamtych terenów był zasłużony. Prawdopodobnie o takim mieście jak Deutsch Eylau nigdy w swoim życiu nie słyszał. Tak jest. Niemcy nie mieli takiego problemu z wyborem patronów, ponieważ znajdowalibyśmy się przed wojną na terenie dzielnicy wojskowej, tak moglibyśmy ją nazwać, bo mieszkali tutaj wojskowi, mieszkali oficerowie, mieszkali pracownicy koszar. Patronem przedwojennym ulicy Smolki był pan, który się nazywał Hermann Lenz. Człowiek, który w wieku 48 lat, był to rok 1914, wstąpił jako ochotnik do armii niemieckiej. On był pisarzem, znanym pisarzem, poetą, dziennikarzem. Otrzymał propozycję, żeby być korespondentem wojennym, ale bardzo chciał walczyć i trafił, ta jego determinacja pozwoliła mu trafić bardzo szybko na front. I już w 14 roku, konkretnie 26 września 1914 roku na terenie Francji
w czasie jednej z pierwszych potyczek zginął, po prostu, od razu zginął, został pochowany na terenie Francji. W 1935 roku go ekshumowano, przewieziono do Niemiec. Od wtedy dla nazistów stanowił takie uosobienie bohatera narodowego, człowieka, który poniósł śmierć w walce za ojczyznę. Stawiano mu pomniki i poświęcano mu ulice. Ale jedna ważna rzecz jeszcze w kontekście Lensa, bo on był autorem wielu powieści i jedna z powieści nosiła tytuł Wilkołak po polsku. A po niemiecku? Werwolf. Czyli to on był ojcem nazwy tych grup sabotażowo-dywersyjnych, które powstawały pod koniec wojny. To właśnie Lens, patron przedwojenne ulicy Smolki, wymyślił poniekąd nazwę Werwolf. Jeszcze jedna ciekawostka, która mi się przypomniała z Marią Skłodowską-Curie, bardziej jak zresztą w mojej notatki. Maria Skłodowska-Curie w wieku 19 lat swobodnie władała 5 językami. Jeszcze jedna rzecz. Życiorys Marii Skłodowskiej-Curie jako kobiety niezwykłej i niezwykle ważnej dla ludzkości jest obowiązkową lekturą w Japonii. W Japonii.